Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek, moi drodzy, Forza Horizon 5 w tym roku. A na tym filmie dowiecie się wszystkie fakty na temat Forzy Horizon 5. Także usiądźcie wygodnie, wszystko to co tutaj usłyszycie to są potwierdzone informacje. Więc zaczniemy sobie od podstaw, od spraw technicznych. Forza Horizon 5 zadebiutuje w listopadzie, 9 listopada, natomiast będzie można zagrać w nią wcześniej, jeśli kupicie sobie wersję premium. Są trzy wersje gry. Pierwsza, czyli standardowa, kosztuje 299 zł, druga wersja deluxe, która kosztuje 349 zł i trzecia wersja premium edition, która kosztuje 439 zł. I ta ostatnia wersja upoważnia was do tego, byście mogli zagrać 4 dni przed oficjalną premierą. Oznacza to, że będziecie mogli zagrać 5 listopada zamiast 9 listopada, jeśli kupicie Forza Horizon 5 za 439 zł. Forza Horizon 5 będzie dostępna na premierę na Xbox One, na Xbox Series X, na Xbox Series S, na PC-ta oraz na Steama, a także będzie można pograć w chmurze. Będzie można zagrać też od premiery, jeśli będziecie posiadać Xbox Game Pass na PC-ta albo na konsolę. Xbox Series X obsłuży Forza Horizon 5 w 30 klatkach w 4K, w 4K 30 fpsów. Nie wiem, czy to będą jakieś maksymalne ustawienia, czy nie maksymalne ustawienia, tego jeszcze nie wiadomo. Natomiast 30 fpsów 4K, więc wydaje się, że Forza Horizon 5 będzie miała wyższe wymagania sprzętowe niż Forza Horizon 4. Wyższe rekomendowane wymagania sprzętowe niż Forza Horizon 4. Bo jeśli chodzi o minimalne wymagania, no to tutaj jest bardzo, bardzo dobrze dla posiadaczy słabszych sprzętów. Nie musicie się niczego obawiać, możecie sobie zagrać na waszych sprzętach. Gra będzie działać. Wszystkie specyfikacje komputera, jakie musicie mieć, żeby odpalić Forza Horizon 5 na minimalnych ustawieniach, macie na ekranie. Xbox Series S obsłuży natomiast Forzę w 1080p i w 30 fpsach maksymalnie. Ray Tracing w Forzie Horizon 5 będzie, ale tylko w trybie Forza Vista. W Forzie Horizon 5 będzie największy jak do tej pory świat gry w serii Forza Horizon. Będzie aż 11 unikalnych biomów, czyli miejsc, gdzie na przykład będzie pustynia, albo jakieś góry, albo jakieś skały, albo jakiś las, coś takiego. W zależności od terenu, na jakim się znajdujemy, inaczej odczujemy zmiany pogody. Oznacza to, że jeśli jesteś w dżungli podczas wiosny, spodziewaj się obfitych opadów, ale w porze suchej będziesz miał dostęp i możliwość eksploracji obszarów, do których nie dotrzesz w żadnym innym momencie. Dwie pory roku nie będą takie same. Słuchajcie, będą pory roku, ale wydaje mi się, że będą one inaczej wyglądać niż w Forza Horizon 4. Widzieliście już na poprzednim materiale, zwróciliśmy sobie uwagę na to, że będą burze piaskowe, że będą może jakieś tajfuny, może jakieś obfite opady deszczu, które też totalnie zmienią nam otoczenie. Widzieliśmy także, że wulkan raz jest zalany wodą, a raz jest gorący jak wulkan. W Forza Horizon 5 deweloperzy przygotowali, jak sami to nazwali, głęboką i satysfakcjonującą kampanię, której głównym zadaniem jest rozbudowywanie festiwalu. Czyli generalnie to, co mieliśmy z czym mieliśmy do czynienia w dwóch poprzednich częściach, gdzie musieliśmy szukać miejsca pod festiwal. Może rozbudują to o jakieś dodatkowe opcje. Tego się dowiemy pewnie jeszcze bliżej premiery lub w nadchodzących miesiącach. Póki co wiadomo o kilku nowych trybach, które się pojawią. Został ulepszony także edytor tras, edytor mapek, został ulepszony edytor naklejek, nawet został ulepszony edytor postaci, także będzie troszeczkę inaczej. Pojawi się zupełnie nowy tryb, który będzie się nazywał Horizon Arcade.
Czyli jak do tej pory mieliśmy coś takiego, na przykład Hot Wheels dodatek albo dodatek Lego, gdzie mieliśmy taką totalną abstrakcję, teraz będziemy mieli Horizon Arcade, który będzie wpisany troszeczkę jakby w Fordze, podstawową wersję gry, gdzie będziemy mogli robić różne szalone rzeczy. Na zwiastunie było widać, że będziemy mogli grać na przykład w kręgle samochodami i robić jakieś szalone skoki, więc do tego to będzie służyć. Natomiast nie będzie to jakiś odrębny dodatek, tylko tryb wpisany w standardową wersję gry. Pojawią się nowe opcje personalizacji, takie jak 100 nowych felg. Próbowałem przed tym odcinkiem stuningować sobie Lancera, Mitsubishi Lancera Evo 10, tak jak wyglądał na zwiastunie, i nie udało mi się. Brakowało mi kilku części, brakowało mi pakietu poszerzającego i chyba były też właśnie inne felgi w tym Lancerze. Także był inny zamontowany spoiler w tamtym samochodzie. Udało mi się natomiast odtworzyć Corvette, no tutaj wystarczyło zmienić tylko kolor samochodu, bo miałem jakiś inny, więc to jest Corvette ze zwiastuna, który mogliście już obejrzeć na moim kanale chociażby. Ponoć ma być całkowicie przebudowany także interfejs służący do tuningu samochodów i widzieliśmy także drobne zmiany, jeśli chodzi o HUD, czyli mapka, czyli prędkościomierz zostały troszeczkę zmienione na tym, w nowej Fordzie Horizon, na tym zwiastunie już mogliśmy sobie to dojrzeć. Co do mapy i jej wielkości w kilometrach, raczej no, nie było takiej informacji na ten temat, więc ciężko stwierdzić, czy coś tam się zmieni, jeśli chodzi o wielkość. Natomiast twórcy mówią, że no, będzie większa, będzie największa w całej serii. No zobaczymy, co to oznacza, jak już grę dostaniemy do rąk. No i oczywiście standardowa obsługa, czyli setki samochodów, którymi możemy sobie pojeździć. Piękna grafika, bardzo szczegółowo wykonane samochody. No i z takich rzeczy, które my zauważyliśmy, które jeszcze nie zostało co prawda oficjalnie potwierdzone, no to otwierane dachy w samochodach i może jakieś tam specjalne tryby, które będziemy mogli sobie w tych samochodach wybierać. Ale to spekulować sobie będziemy jeszcze pewnie w innych odcinkach, gdy pojawi się trochę więcej informacji. Na dzisiaj, jeśli chodzi o takie suche fakty, to tak jak wam przedstawiłem. Jeśli chodzi o mój komentarz co do ustawień, co do minimalnych wymagań gry, no to muszę wam powiedzieć, że to jest dobrze i niedobrze, bo z jednej strony no chciałbym jednak, żeby ta nowa Fordza była już na konsole nowej generacji, bo chcę wam tylko przypomnieć, że Fordza Horizon 2 była to seria, która otwierała możliwości Xboxa One, która pokazywała możliwości Xboxa One kontra Xbox 360. Graliśmy na Xboxie One i Xboxie One X Fordze Horizon 4. No i teraz wypadałoby, żeby Forza Horizon 5 była już tylko na tą nową konsolę, albo typowo ulepszona pod tą nową konsolę. A tutaj mamy tylko wyższą rozdzielczość. No zobaczymy, jak ta grafika będzie wyglądać, bo trzeba przyznać, że Forza Horizon 4 po obejrzeniu tego nowego zwiastuna w 4K trzeba przyznać, że wygląda no trochę jakby gorzej. Może będą takie różnice w grafice jak między Forza Horizon 3 a Forza Horizon 4, czyli takie mało zauważalne, no nie? Będą jakieś na pewno i jak przesiądziemy się z powrotem do Fordzy 4, to stwierdzimy, no kurczę, tamta grafika jednak jest lepsza, taka bardziej dokładna, bardziej precyzyjna, bardziej szczegółowa. No a jak to będzie, to zobaczymy. I ostatnia rzecz, którą zauważyłem, tak jak powiedziałem, Forza Horizon 5 jest dostępna na Steamie, jak i na Windows, jak i na Xbox, ale na Steamie nie można kupić preordera, więc najprawdopodobniej będzie można grać we wczesną, no wcześniej niż wszyscy inni gracze w czasie premiery, tylko poprzez Xboxa i poprzez Windowsa. Na Steamie nie można kupić na razie preordera. Może to się zmieni w najbliższych miesiącach. Obecnie nie można kupić, no i chyba nie będzie można kupić aż do premiery. Zobaczymy. Tyle moi drodzy z mojej strony, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Już wiecie co nieco na temat nadchodzącej Fordzy. Ja jestem mega podjarany i bardzo się cieszę, że zobaczymy nową Forza Horizon już w tym roku, a w przyszłym roku czeka nas także Forza Motorsport 8, która no, teraz jest troszeczkę inaczej rozwijana niż poprzednie części, jest rozwijana wspólnie z społecznością Forza
motorsport, także tego też jestem ciekawy. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Hejas!